Proszę Państwa, Krystian Nowak, przywitany mikrofonami. Przyjechał tutaj do nas z Chorwacji. Jest też z nami tłumaczka Magda Połczyńska. Magdalena. Ja nazywam się Andrzej Bajkus. Proszę Państwa, muszę przyznać, że dawno nie czytałem tak, nie miałem tak intensywnych emocji czytając książkę. Z trzech powodów. Po pierwsze, jest tutaj takie zaciekawienie socjologiczno-antropologiczne wynikające z serią samobójstw, które pojawiają się w wsi w tej książki. Potem jest zakochana para bohaterów. To fascynujący związek, prawdziwa, romantyczna miłość, która niestety nie może trwać, chociaż tak naprawdę jest tutaj duży znak zapytania, co dalej. I trzecia część to jest strach, przerażenie związane z życiem, przeżyciami dziecka. Potem to jest takie psychologiczne studium dziecka, wręcz horror. Przyznam, że bardzo czytałem się, bardzo bałem czytając się tę część. Tak, bo właśnie tutaj Magda też mówi, że bała się. Kiedy są Państwo około północy sami w domu, to jest to bardzo emocjonująca rzecz. Zacznę od tej części pierwszej, tej socjologicznej, antropologicznej, związanej z samobójstwami. To przypomnę, że Max Weber, socjolog, słynny niemiecki socjolog Max Weber, analizował kiedyś przyczyny samobójstw na danym obszarze. Brał pod uwagę klimat, czy może wpływać, brał pod uwagę naród, ale też między innymi doszedł do wniosku, że tutaj religia może mieć ogromne znaczenie. Protestantyzm, który zostawia duże pole do indywidualnego interpretowania Biblii i dużo daje najwięcej wolności spośród wyznań chrześcijańskich. Przepraszam, ale czuję, że to przeciwnie. Tak, i ty z kolei, Krystianie, opisujesz te samobójstwa, może tam tutaj w pewnej Międzymorskiej, do Isegut, Międzymorskiej wsi, na południowym brzegu Mury, od połowy maja do końca czerwca 1991 roku odnotowano łącznie 8 samobójstw. Przypomnę, że ta książka jest częściowo przynajmniej autobiograficzną książką. Jak ty zareagowałeś, kiedy zacząłeś słyszeć o tychże samobójstwach w twojej wsi? Kao prvo, lijep pozdrav svima i hvala što ste došli, jako mi je ugodno ovdje i hvala tebi Andrzej što si pročitao knjigu i što ti se svidjela, jer mislim da bi bilo prilično teško razgovarati da ti je bila katastrofa. Po pierwsze, bardzo dziękuję Państwu wszystkim za przybycie, dziękuję za zaproszenie i dziękuję Andrzejowi za to przede wszystkim, że książkę przeczytał. Po pierwsze, po drugie, że mi się podobała, bo gdyby nie, to było rzeczywiście pewien mały problem, żeby nie powiedzieć katastrofa. Czasem, kiedy jest katastrofa, to być może nawet lepiej się rozmawia akurat. To jest jedno z pierwszych sjećanja, które mam na swoje dzieciństwo. S jedne strane, ja sam dijete međimurskih gastarbajtera, naprosto su se vratili u Međimurje. Jedno od prvih tih sjećanja je bilo da se nakon 5 ili 6 godina, svakih 5 ili 6 godina, da se dogodi u vrlo kratkom razdoblju nekoliko samoubojstava i onda se pojavi paranoja u selu. To jest jedna z moich pierwszych wspomnień jako dziecka. Jestem dzieckiem gastarbeiterów, czyli tych Chorwatów w tym wypadku, którzy od lat 60. wyjeżdżali do Niemiec głównie do pracy. I pamiętam, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, o których się dowiedziałem, rzeczy dotyczących tej mojej wsi. U nas w tych cyklach co 5-6 lat, bardzo krótkim okresie czasu, tygodniu lub dwóch, na nią dochodzi do kilku takiej małej, krótkiej serii samobójstw. Zadnja od tych serii była sad 2015. Nije ih bilo 8, bilo ih je 3, ali opet je to bilo 3 nekakvih potpuno normalnih ljudi naših susjeda i to roku 2 tjedna. Ostatnja bila v 2015 roku, čili už po ukazanju se książki. Nije bilo ih 8, ale 3, ale to bilo no, 3 takve vypadki v proťangu 2 tygodni zaledvije. I kad je
kad je riječ o malom selu, ti jednostavno ne možeš to sakriti od djece. Djeca sve znaju što se događa, svi znaju sve što se događa, samo je meni bilo zanimljivo kako stariji nemaju normalan način da nam objasne što se dogodilo. Ne? Wieś to jest małe, małe środowisko i nie ma sposobu, żeby ukryć takie fakty przed dziećmi. I to jest, a dla dzieci jest to oczywiście niezwykle interesujące, a mnie z kolei interesowało to, w jaki sposób się te rzeczy dzieciom komunikuje, a właściwie w jaki sposób się im tego nie komunikuje, jak ta wspólnota sobie radzi z tymi wypadkami. Danas, kad sam ja u pozycji, da sam odrastao i shvaćam zašto. I da moram objasniti to djeci, mene bi bilo strah. Teraz, kiedy jestem dorosły, ja doskonale rozumiem, dlaczego tak postępowali dorośli wtedy, bo gdybym ja był w takiej sytuacji, musiałbym to wytłumaczyć dziecku, na przykład moim dziecku, to po prostu bym się bał. Sytuacja jest o tyle tajemnicza, że tego nie można nazwać samobójstwem zbiorowym. Tako je, da to nije skupno ubojstvo, nego je to jednostavno potpuno nepovezani ljudi međusobno i to ljudi koji nemaju nikakvu povijest psihopatoloških nekakvih simptoma, alkoholizam, da su u dugovima, sve ono što se mi racionaliziramo da bi nas mogo navesti na to, nitko od njih nije imao to i nema. Povremeno se dogodi da se ubije netko tko je u problemima, ali većinom su to ljudi koji su potpuno potpuno, ajmo reći, normalni, većinom muški i većinom stariji od 35 godina i većinom vješanjem. Ne? Tak, to nie ma z tym nic wspólnego i w tym właśnie jest cały clue tej sytuacji, że to są ludzie, którzy właściwie nie są w żaden sposób ze sobą związani. Poza tym, że mieszkają na niewielkim terytorium, nie mają żadnych, jak w książce jest to też opisane w tym prologu, jakichś takich epizodów psychotycznych, nie mają innych powodów, które my zazwyczaj racjonalizujemy, czy też odbieramy jako powody, czyli na przykład alkoholizm, jakieś uzależnienia, trudna sytuacja materialna, nie wiem, jakiś kredyt, który odbiera, że tak powiem, rację bytu rodzinie. Jedyne, co jest w miarę wspólne, to jest to, że to są zazwyczaj mężczyźni, zazwyczaj około 35 roku życia. I to właściwie tyle, co można powiedzieć, że ich łączy. Czasami niektórzy z nich rzeczywiście mają jakieś w życiu coś takiego, można powiedzieć, że jakiś tego typu powód, o którym wspomnieliśmy, się pojawia, ale to nie jest ta zasada, to nie jest to, co tym wszystkim rządzi na pewno. Ludzie, to cytat z książki, ludzie zakładają zwykle, że trzeba na to całego łańcuszka zdarzeń, by się ktoś zabił. Nie wiedzieliśmy, co właściwie myśleć o ludziach, którzy odebrali sobie życie. To była cholerna tajemnica, bo byli blisko nas, ale widzieli coś dla reszty niewidocznego. Kiedy skończył ze sobą jeden człowiek, to była jego choroba. Gdy zabiło się czworo, choroba dotknęła wszystkich. Rozumiesz? Je, razumio sam i to je zapravo taj osjećaj koji sam htio na neki način prenijeti. Kada se ubila jedna osoba, to je još uvijek bilo nešto što je bilo daleko nama. Kad su se ubile dvije ili tri, odjednom smo dobili svi skupa osjećaj da je stvar zarazna. I onda je krenula paranoja. Zrozumiałem oczywiście, rozpoznałem ten fragment i to rzeczywiście dokładnie tak było. Ja to chciałem powiedzieć, znaczy spróbować opisać to moje uczucie, które mi wtedy towarzyszyło, to znaczy i pewnie innym z nas. Kiedy się pierwsza osoba, to było coś dość dalekiego i obcego. Natomiast kiedy już zdarzyło się to po raz drugi lub trzeci, to wtedy my wszyscy popadliśmy w jakąś taką paranoję, myśląc, że to jest zaraźliwe, że tym się można zarazić. I co ustaliłeś? Co to jest za choroba? Co to jest za choroba całej społeczności? Nie ma zaključka, jer ja si nisam nikakav odgovor dao s tom knjigom, iako sam imao jako puno pitanja. Ja nie mam odpowiedzi, nie mam wniosku. Mnóstwo pytań mi się pojawiło i tak naprawdę ta książka miała mi też pomóc w znalezieniu rozwiązania, ale właściwie raczej tylko pojawiło się mnóstwo, coraz więcej pytań, ale odpowiedzi jednej nie. Ali mi se čini da je dobrym dzielom to posljedica činjenice da jednostavno ne razgovaramo otvoreno, čak ni u malim zajednicama gdje se čini da svi sve znaju o svima i da smo si jako bliski.
zapravo naši unutarnji svjetovi su si jako daleko jedni od drugih. Ale to, co myślę, to, co, do czego doszedłem, to jak mi się wydaje, problem tkwi w tym, że my nie rozmawiamy. Nawet w tych małych wspólnotach, w których wydaje się, że jesteśmy sobie bliscy, że wszystko o sobie wiemy, tak naprawdę o tym, co tak naprawdę głęboko w nas się dzieje i o tym, co nas jakoś wewnętrznie niszczy wręcz, o tym nigdy nie rozmawiamy. I sad se stvarno nadam da ljudi ne misle da će se jako deprimirati, inače knjiga jako vesela i nije sve tak strašno. I teraz, proszę Państwa, ja mam nadzieję, że nie pomyślą Państwo, że to jest jakaś strasznie depresyjna książka, która jeszcze nie daj Boże, Boże do jakichś dziwnych tutaj sytuacji Państwa. To jest bardzo książka przepełniona i to poświadczam, że tak powiem, przepełniona humorem i naprawdę taki emocjonalny roller coaster, więc nie tylko depresja. Tutaj mamy pytanie od Piotra w takim razie. Czy to jest reportaż, czy to jest powieść? To jest roman, ale temeljen na istinitim događajima. Tak, dokładnie. 8. 8 osób w odstępie czasu. Tak, 8 osób. 8 osób. Ale jeśli tak, to teraz porzućmy ten wątek związany z tą całą socjologiczno-antropologiczną sytuacją i przejdźmy do tej fascynującej moim zdaniem relacji Matii i Diny. Jeśli Państwo przypomnią sobie swoje pierwsze zakochania, takie szczęśliwe, pełne, kiedy mieliśmy kilkanaście lat albo 20 parę, kiedy pojawił się wspaniały seks, gdzie się dogadywaliśmy cudownie, gdzie porozmawialiśmy się właściwie bez słów. Tutaj ta para na przykład ustala, że nigdy nie pójdą spać, kiedy są pokłóceni, zawsze będą sobie mówić prawdę i tak dalej. Oczywiście tutaj zaczynają się pojawiać problemy. I dlaczego to jest tak trudne, żeby ten piękny związek przetrwał? Głównego bohatera Matii. Pa dobro, njihova veza konkretno puca zato što on, i to se prije ili poslije moralo shvatiti, jer u ljubavnim vezama, kako ih barem ja shvaćam, idemo sve dublje i dublje u upoznavanje te druge osobe. On mora prije ili poslije razotkriti sam sebe, jel, toj drugoj osobi, ono što je ona već prije učinila. Međutim, on sam ne zna priču o sebi. Problem Mati polega na tym, że tak jak ja rozumiem relację, zwłaszcza relację miłosną, ona rośnie w miarę tego, jak my się poznajemy i tak naprawdę odkrywamy nawzajem przed sobą coraz głębsze pokłady swoje wewnętrzne. Dina to zrobiła, a Matia nie był w stanie, ponieważ on sam tego siebie prawdziwego nie znał i tu tkwił jego problem. Naime, ona njega nekoliko puta uhvati u laži i nakon toga mu više ništa ne vjeruje. A to je zapravo, od toga je krenulo moje pisanje tog romana iz jedne autobiografske situacije. Dina kilkakrotnie łapie Matię na kłamstwie i przestaje mu wierzyć po prostu. I to tak naprawdę jest coś, co zdarzyło się też mnie. Także to jest absolutnie ten element autobiograficzny. Gdzie sam unutar nekoliko mjeseci, nekoliko puta pred društvom ispričao neke anegdote iz svog djetinjstva, gdje bi se svi nasmijali osim moje sestre koja me gledala kao da nisam normalan i poslije bi mi rekla da se to što sam ja ispričao meni nikad nije dogodilo. To się wydarzyło kilkakrotnie w dość krótkim czasie. Mianowicie byłem ze znajomymi, gdzieś spędzaliśmy razem czas i opowiedziałem kilka anegdot z mojego dzieciństwa i wszyscy się bardzo śmiali, to było bardzo fajne i ciekawe. Natomiast była jedna osoba, która się nie śmiała i to była moja siostra, która po tych spotkaniach, a to naprawdę się powtórzyło kilkakrotnie, powiedziała, że tak wcale nie było, to się w ogóle nie wydarzyło to, co ja opowiadałem. I nakon toga je krenulo nekakvo kopanje i po sebi i po psihološkoj literaturi, gdje sam onda saznao da je sjećanje kreativan proces, da mi svi lažemo, jel? Navodno prosječno svaki od nas laže 6 puta dnevno. No i wtedy, no, jedyne co mogłem zrobić, to zacząć szukać, więc czytałem literaturę psychologiczną, a z drugiej strony zacząłem wchodzić gdzieś w te moje, już te bardziej prawdziwe wersje mojego dzieciństwa. A czytając literaturę doszedłem do jednego z tych faktów, tak przynajmniej twierdzą psychologowie, że my przeciętnie każdy z nas 6 razy dziennie kłamie. Że pamięć jest kreatywna.
Aha, tak, oczywiście, przepraszam, to jest bardzo ważne, dziękuję pani Ksenio. I to, że pamięć i wspomnienia, czy też dochodzenie do jakichś swoich wspomnień, to nie jest proces, w którym się po prostu my cofamy do faktów, tylko to jest właściwie tak naprawdę nasza kreacja. To jest czysto kreacyjny, twórczy proces. I Matia, tak dobrze mówię? Matia. I Matia, kiedy opowiada o swojej przeszłości, bardzo często opowiada trzy wersje tego, co się zdarzyło. Dlaczego on tak bardzo konfabuluje? Bardzo często wkręczał trzy różne warianty. Zresztą ma taką potrzebę, żeby tylko często zmyślał. Pa zato što mu se dogodilo nešto jako ružno, odnosno nešto čega se srami, nešto zbog čega se kaje od njegove prošlosti. To dlatego, że w jego przeszłości wydarzyło się coś bardzo strasznego, brzydkiego, coś, co w jego wypadku wiąże się z poczuciem wstydu i winy. I što je zapravo uvid do kojeg sam i sam došao tom introspekcijom, da postoje stvari koje teško mogu prihvatiti iz moje prošlosti i zato imam potrebu sebe prikazivati boljim nego što jesam, ili manje lošim, ili žrtvom, ili izmanipuliranim. I to zdarzyło się mnie. Okazało się, kiedy zacząłem troszkę bardziej głębiej w to wchodzić, że w mojej przeszłości też są takie sytuacje, z których nie jestem dumny, w których nie postępowałem jak trzeba, w których zacząłem się wstydzić, a reakcją na to było oczywiście przedstawienie siebie w zupełnie innym świetle. Tak, opowiadanie w taki sposób o tej swojej przeszłości, żebym to ja się okazał dobry, ciekawy, żebym to ja się okazał ofiarą, a nie ktoś inny. Tak, tak. Tak, tak. I tutaj dochodzimy do takiego momentu, kiedy Matija okazuje się bardzo bezduszną osobą. Mówię o tym, o tej sytuacji z chemikiem, bo przypadkowo dowiaduje się, że pewien mężczyzna jest ciężko chory i postanawia go o tym poinformować jeszcze przed tym, jak mają to zrobić lekarze. Chciałby to spróbować opisać, chciałby usłyszeć jego ostatnie słowa, tak bardzo, bardzo sensacyjnie być przy tym. I tak przypomniałem sobie słowa reżysera Piotra Domagalskiego z miasta tutaj niedaleko z Łomży, który, kiedy widzi jakąś podłość ze strony jakiejś osoby, to się zastanawia, co się za tym kryje i przede wszystkim, dlaczego jest tak głęboko zraniony. Czyli nie potępia go na wstępie, tylko zaczyna szukać przyczyn, dlaczego jest tak głęboko zraniony, dlaczego ta podłość wychodzi na wierzch. Pa sad, s jedne strane postoje psihopatološke ličnosti koje meni u književnom smislu uopće nisu zanimljive jer se one ne mogu mijenjati, one jednostavno su navikle na zlo, navikle su na uživanje u moći i u mučenju drugih i kao takve meni nisu zanimljive kao narativni materijal. Wśród tych ludzi, którzy by wpadali w te kategorie, znaczy tych, którzy po prostu są podli, którzy potrafią czynić drugiemu zło, oczywiście są ci, którzy po prostu, można powiedzieć, że są socjopatami czy też psychopatami i oni nie są interesujący literacko, ponieważ to są ludzie, którzy się nie mogą zmienić, oni nie mogą przejść jakiejś wewnętrznej przemiany, a to właściwie jest tym, co byłoby interesujące do opisania, do eksplorowania. Nego su mi zanimljivi ljudi ili koji padnu iz neke moralno neupitne situacije u zlo, ili obratno, oni koji su bili zli imaju šansu poboljšati se i učiniti nešto dobro ili popraviti neke stvari koje su u prošlosti učinile dobrim. A ova situacija sa kemičarem je zapravo konačni Matijin pad prije nego on sam sebi razotkrije što je napravio u prošlosti. Ne? A očivište ti koji su interesujući, to su ti ljudi koji albo, kojim se wydarzy, być może z jakichś powodów różnych uwarunkowań, że z sytuacji, która jest w sposób jakby z moralnej perspektywy absolutnie nie podlegająca dyskusji, że wpadną zło, tak, jakiś taki wir czynienia zła, albo ci, którzy zaczynają jako ci podli, straszni, źli, ale są w stanie, coś się takiego dzieje,
że są w stanie to przezwyciężyć, jakoś te swoje krzywdy wynagrodzi. A jeżeli chodzi o tę sytuację z chemikiem, z młodym chemikiem, to jest no, właściwie jedna z tych takich kluczowych momentów, kiedy Matia rozumie, czy też zauważa tak naprawdę... Dotknął dna? On sam sobie puszcza, da padnie na dno i da si przyzna, da je loš. I ono mu to daje priliku da si priznaje što je bilo u prošlosti. To jest to, kiedy on tak naprawdę puścił się w taki swobodny lot na dno. On sobie wtedy stwierdza, że musi rzeczywiście dotknąć dna tego swojego mroku, bo inaczej nie będzie mógł pójść dalej. Także ten chemik jest takim katalizatorem trochę tego jego katarzy, które będzie przez następnych 200 stron, to znaczy katarzy, które się odbędzie na końcu, ale te 200 stron kolejnych to opisuje, jak to wszystko się zaczęło i skąd ta potrzeba za tym katarzys się w ogóle pojawiła. I tutaj zaczynamy powoli odkrywać, znowu Piotr ma pytanie, bardzo prosimy. Ogromno, ale to by było to, ako ja dobro rozumiem, gdyż jednak tego już nie sam czytała, da zapravo pripovjedač iz likova izvlači ono što bi bio korak svaki od tih likova, neki način ide korak prema istini, da je na tom putu prema istini, da je taj svoj nekako doprinos, ako sam dobro ja služila. Glavni protagonist, da. Dać się ponieść tej prawdzie, nawet gdyby to oznaczało, że staje się pan demonem, kimś, kto z boku byłby postrzegany jako zły. Chodzi mi o rolę literatury, nie? Czy dla niego jest ten proces, jest również docieranie do prawdy, ale z takim silnym wzorcem, okej, może się okazać, że ja okazałem się ziołem. Że na końcu się okaże, tak, ale jestem w stanie zaryzykować, tak? Da, to je super pitanje zapravo ovoga. Svjetno pitanje. Neću govoriti o drugima, jer ima od 1000 pisaca, svaki ima svoju poetiku, svaki ima ono što njemu književnost daje. Za mene to sigurno jest istraživački proces. Ja svaki put kad pišem nekakav tekst, ja u njemu pronalazim i sebe. Pišući o drugima, pronalazim sebe, da, to je istina. Ja nie wiem, jak inni pisarze, każdy ma z nas jakieś inne swoje podejście, inaczej pisze, inaczej tworzy, ale w moim wypadku to jest tak, że no, ja muszę zacząć od siebie rzeczywiście i tak naprawdę oczywiście mogę odkrywać rozmaite rzeczy pisząc, ale też no, po to piszę generalnie rzeczywiście, żeby pewne rzeczy odkryć w sobie też. To pytanie o rolę literatury, przyznam, że zostawiłem sobie na sam koniec, bo to jest rzeczywiście bardzo ważny wątek. Natomiast Christian w swojej książce, ja staram się, żebyśmy trochę zrekonstruowali treść, bo jak rozumiem, mogą Państwo nie znać jej. Zaczyna się bardzo dużo wyjaśniać, kiedy przechodzimy do tej kolejnej części, czyli do dzieciństwa głównego bohatera. I tutaj przywołam takie osobiste
doświadczenie. Kiedyś miałem koleżankę, która trafiła na terapię po tym, jak zmarł jej dziadek, cała rodzina powiedziała mu, że nie zmarł, a wyjechał. Chcieli oszczędzić jej strachu, przerażenia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to wszystko było w dobrej wierze, chcieli oszczędzić dziecku kłopotów. I ona zaczęła się obwiniać, że to jest jej wina, dokładnie to jest ta sytuacja, co z książki, że to z jej powodu dziadek wyjechał. Niemal identycznie było z Matim, prawda? Da, pa to je jako često kod djece da kad im umre neko u bližoj okolini da oni na sebe prihvate odgovornost toga. Odnosno prva faza, posebno kod te male djece, konkretno ono, ja sam ostao bez oca kad sam imao 5 godina, je da smatraš da je smrt irreverzibilna. Odnosno da je neko ok, umro, ali pa dobro, sutra će se de umrat. Tak, to jest dokładnie ta sytuacja. To jest moje doświadczenie też. W moim wypadku było tak, że mój tata zmarł, kiedy miałem 5 lat. I jest to typowe dla dzieci, zwłaszcza małych dzieci, jeżeli ktoś w bliskiej rodzinie umiera, że one w jakiś sposób w ten czy inny siebie obwiniają. W moim przypadku to było tak, chociaż to właśnie dotyczy zazwyczaj tych najmniejszych dzieci, że one myślą, że ta śmierć, że ją się da odwrócić. Znaczy, ktoś umarł, ale za chwilę się pojawi. Żywy i zdrowy i cały. Żywy i cały, tak się nas mówi. No bo co, cały i zdrowy. No bo co właściwie Matijowi się komunikuje, że ojciec odszedł, bardziej odszedł niż zmarł tak naprawdę, że jest w niebie, że gdzieś tam na nas z tego nieba patrzy, że nas słyszy. Że jest takim czuwającym. Czuwa przy nas, tak? Tak, czuwa. Że on ciągle gdzieś tutaj jest. Tak. Już to jest stalno tunek. I to jest to niekomunikowanie o śmierci wprost, prawda? Da. I to se događa protagonistu, odnosno protagonistu kad je malo dijete. On u tom procesu traženja oca, jer on misli stvarno da ga može pronaći, i kad ne nalazi odgovor niti unutar obitelji, niti u crkvi, niti u školi, on ide puno, puno dublje i traži ga na mjestima gdje ga ne bi trebao tražiti, i u tom procesu on postaje izoliran. Znaczy, to się właśnie, dokładnie to się przydarza głównemu bohaterowi, Mati. Nie ma wprost tego powiedzianego, w związku z tym on sam szuka odpowiedzi. Szuka w domu, nie znajduje, szuka w szkole, nie znajduje, szuka w kościele, czy też w tej wymiarze religijnym, nie znajduje. I wtedy oczywiście, co pozostaje, szukać odpowiedzi tam, gdzie ich nie powinno się szukać, a na pewno nie powinno ich szukać dziecko. I u tom procesu on ostaje samo sa jednim jedinim prijateljem i drugim odbačenim djetetom, koje će biti zapravo jedna njegova smislena veza, a koju će na kraju izdati. A to wszystko prowadzi do kompletnej izolacji, i on w pewnym momencie właściwie jedyny kontakt, jaki ma, to jest w drugiej części z jednym chłopcem, w trzeciej z trzecim, i z tym drugim chłopcem, który był jego przyjacielem, a którego on właściwie jedyna osoba, która jemu najbliższa, którą właściwie no zdradza w jakiś sposób na końcu. To jest to, zdrada to jest jedno z tych słów kluczowych całej powieści. I tutaj właśnie pojawia się ta izolacja, pojawia się milczenie. Zresztą co ciekawe, ta miejscowość Medjugorje. Medjugorje to jest region. A, region. Mhm. Że to też jest region bardzo wyizolowany w Chorwacji, na pograniczu chorwacko-słoweńsko-węgierskim. I pojawia się właśnie to milczenie na jakiś temat. Takim, myślę, symbolem tego milczenia jest kolega Matiego, Franz, który po wypadku ma zdewastowany język i właściwie nie jest w stanie mówić, ale też wie, że gdyby chciał to powiedzieć dorosłym, to nikt by mu nie uwierzył. Nie będziemy zdradzać, co to jest za historia, bardzo traumatyczna. Ale mam do ciebie pytanie, bo ostatnio przeprowadziłem taką rozmowę z dwoma socjologami i filozofem w Radiu Białystok. O czym milczymy? O czym milczymy?
o czym milczy ta wieś? O czemu muszą ty to samo? Pa, idemo sad istu stvar koju smo ovoga, odnosno koju sam ja u svom viđenju definirao za jednu osobu, da mora o sebi misliti kao o dobroj, odnosno o ne lošoj. Ista stvar čini i kolektiv. To, co powiedziałem o jednym człowieku, tak? Wtedy akurat na moim przykładzie, kiedy nie chcemy, każdy z nas chce wypaść, być odbieranym jako dobry, a nie jako zły, to mechanizm dotyczy też zbiorowości, wspólnoty. O czym na razinu naroda? Evo, Hrvati imaju potrebu misliti o sebi da su bili dobri, da su pobjedili u ratu i da nisu ništa loše napravili. I to ten mechanizm się pojawia na różnych poziomach. Weźmy naród. Chorwaci chcą myśleć o sobie, że podczas tych ostatnich wojen lat 90. byli tylko po dobrej stronie, tylko się bronili, nie wyrządzili żadnych tych wojennych, jak skażę? Żadnych krzywd wojennych nie wyrządzili? Zbrodni wojennych, dziękuję. I onda činjenice da su i naši vojnici radili strašne zločine se jednostavno ne uklapaju u tu lijepu priču naše pobjede. A fakt, že tak nie było i že te zbrodnje vojenne były po každej stronie, także i po našej, to jest coś, co po prostu w ten piękny, wykreowany obraz jakoś to się nie mieści w tym obrazie. A na razini ove zajednice, dakle, kao što sam rekao, stvar se dogodila, odnosno... priča je na neki način utemeljena na stvarnim događajima i neki od aktera su još uvijek živi. A na poziomie tej konkretnej wspólnoty, no to są fakty, te rzeczy się wydarzyły. Niektórzy z aktorów tej całej historii wciąż są obecni, żywi, zdrowi, mieszkają tam w tej samej wsi cały czas. I neki ljudi koji iz mog sela više ne žele nikad razgovarati sa mnom. I ima, jest pewna liczba tych ljudi, którzy nie chcą ze mną rozmawiać już, od momentu kiedy się książka ukazała. Ali većina sela, jer svi su manje više znali što se događa, čini se osjetila nekako veliko olakšanje. Ale większość mieszkańców wsi, ci ludzie wiedzieli, co się dzieje, to się gdzieś zawsze pojawiało i w momencie, kiedy książka się ukazała, oni przeżyli taki rodzaj... Katarzis? Nie wyzwolenia, tylko... Ulgi? Ulgi, dziękuję bardzo. To jest dokładnie to słowo, ulgi. Ale w pewnym sensie zdradziłeś tajemnicę tej społeczności. Pa je tajna, ale to je bila tajna u kojem mi svi, i ja se iz toga potpuno ne izuzimam, smo promatrali i nismo ništa napravili dok se maltretirao netko tko se nije mogao obraniti. Mm-hmm. Ale to tajemnice, a jedną z tych tajemnic było maltretowanie jednego człowieka przez dziecka, w tym wypadku przez innych. I to była tajemnica, która była wspólna dla nas, ale to dotyczy ich wszystkich, tak i mnie. Nic nie zrobiliśmy wtedy, kiedy trzeba było działać. Więc to jest ta tajemnica, którą trzeba było otworzyć i żeby ten katarzis było na końcu możliwe. I sad, što sam stariji, tak mi se sve više čini da toga nismo svjesni u trenutku kad se to događa. Jer negdje sam pročitao da dijete do 8. razreda osnovne doživi jednaku količinu agresije kao u cijelom životu poslije toga. I teraz, čim jestem starszy, tym bardziej wydaje mi się, że to jest coś, co, o czym trzeba mówić, ponieważ na przykład gdzieś przeczytałem, nie pamiętam już gdzie, że dziecko do ukończenia szkoły podstawowej doświadcza tyle samo przemocy od strony innych, ile w całym swoim późniejszym życiu. I toga nie by mogło być drugcie. Ja myślę, że svatko od nas je u svom razredu u osnovnoj i srednjoj školi imao nekoga tko je bio potpuno izoliran i koga se jednostavno inercijom dalje maltretiralo. Ne? Ja myślę, że każdy pewnie z nas ma takie doświadczenie i przypomni sobie, myśląc o swojej szkole podstawowej, gdzieś tam do tego 7-8 klasy, że był taki chłopiec albo taka dziewczynka, którą wszyscy maltretowali w ten czy inny sposób, ale jakoś tak prawie inercji nie reagowaliśmy na to i to się po prostu zdarzało i ciągnęło. I sad jedno malo prljavo priznanje. Kad gledam svoju djecu,
Moram to priznati, ja bih radije da su ona ta koja maltretiraju, nego da su ona maltretirana. I to je jednostavno tako. Mislim da svi na neki način, na nekoj razini tako reagiramo, a samo u najboljem slučaju želimo djecu koja će se, koja će i obraniti onoga koji je maltretiran. No i teraz muszę przyznać tutaj się przed Państwem. Ja jestem ojcem i myślę sobie, że ja wiem, że tak nie powinno być, ale wolałbym, żeby moje dzieci były tymi, którzy maltretują, a nie tymi, którzy są maltretowani. Wiem, że to jest straszne, ale gdzieś tam oczywiście każdy by chciał, żeby tak naprawdę nasze dziecko było tym trzecim, to znaczy tym, który zareaguje, który ten krąg zła przerwie. No ale bądźmy szczerzy, tak, najprawdopodobniej będzie albo tym pierwszym, albo tym drugim, więc jak już, to niestety niech będzie tym pierwszym. Ty zareagowałeś być może po latach i na pewno ujawnienie tej tajemnicy było i dla ciebie, i dla całej społeczności czymś oczyszczającym, przyniosło ulgę. I jeszcze wrócę do tego wątku, o czym milczymy, bo w przywołanej rozmowie właśnie z tymi socjologami, filozofami, o czym milczymy. Milczymy o sprawach, powiedzmy, że jest to takie płytkie milczenie, jak na przykład, nie wiem, że wujkowi śmierdzi z ust. Albo że ile zarabiamy. Albo że mamy problemy z seksem. Głębiej, kiedy właśnie, nie wiem, w rodzinie była zdrada lub aborcja. I wtedy milczymy aktywnie. Andrzej Leder, taki filozof, wspomina o tym, że my przemilczeliśmy przez lata nasze chłopskie pochodzenie, że wszyscy jesteśmy ze wsi właściwie, ale uciekamy od tej tożsamości, przemilczeliśmy. Co na przykładzie Białegostoku moim zdaniem skutkuje tym, że tak wielu białostoczan, czyli ludzie, którzy wywodzą się ze wsi, tak bardzo nie lubi w Białymstoku elementów wiejskich, na przykład drewnianych domów. W mieście nie powinno ich być. To nie jest miasto. Ja tak pozbieram więcej przykładów, o czym milczymy, bo tutaj ta książka też jest właśnie bardzo o tym. Wiem, że na uczelniach artystycznych ostatnio pojawiło się dużo ujawnień, milczeń, tego milczenia na temat przemocy seksualnej. I w tej rozmowie też jeszcze pojawił się temat alkoholu, że o wódce mówi się, że jest to woda rozmowna i że po wódce, po wodzie rozmownej otwieramy się i ujawniamy to, o czym milczymy. Tak? Ale jeśli jest ta tajemnica na naprawdę głębokim poziomie, to nawet woda rozmowna tego nie ujawnia. I tutaj jest podobnie, prawda, że tutaj tego milczenia nie można było w pewnym momencie przełamać. Apsolutno se slažem, Andrzej. Ovo baš jako zanimljive stvari si naveo i ostaće mi u pamćenju redovito. I slažem se da je alkohol super u nekoj razini i za neku dozu istine. Dziękuję, to jest... Bardzo to ciekawie opowiedziałeś na tych różnych poziomach i to zostanie ze mną i bardzo dziękuję. O tym jeszcze będę myślał. Co do alkoholu, oczywiście tak jest, on jest takim katalizatorem i pewne rzeczy rzeczywiście jakoś łatwiej po nim przychodzą. Ale za ono stvarno najdublje i pytanie je możemy li doći do onog najdubljeg bez vanjske pomoći i bez nekakvog, ajmo reći ono, šuta u guzicu. Neki ljudi žive svoje živote bez da kopaju po sebi i žive svoje živote sretno od početka do kraja. Jo? I to jest kwestia ta rzeczywiście, czy my jesteśmy w stanie do tego, co jest tak naprawdę istotne, czyli do tego, co jest głęboko gdzieś w nas zakopane, jak to się po chorwacku mówi. Czy do tego możemy dojść po pierwsze bez pomocy z zewnątrz, a po drugie bez jakiejś takiej sytuacji, która rzeczywiście otworzy to. I część ludzi tak. No są ludzie, którzy oczywiście nigdy się w takiej sytuacji nie znajdą, nie będą mieli takiego momentu, który w nich
pewne rzeczy otworzy, czy zasygnalizuje im, że coś jest nie tak i coś trzeba, trzeba gdzieś wejść w siebie. Niektórzy żyją swoimi szczęśliwymi codziennymi, szczęśliwym codziennym życiem bez tego wchodzenia w siebie. A druga ekipa, i ja spadam u nią, nie kažem da ona bolja, po czemu jednostavno drugčije reagira na stvari, nju stvari koje su učinili ili koje su doživjeli prate tijekom celog života i kad tad se moraju suočiti s njima, a često ta refleksija sebe i pogledati sebe doista u potpuno novom svjetlu je stresna sama po sebi. Ne? A inni, i ja se zaličam do tej grupy, ti drugi to słowi, koji šta rade? Koje prate... Da, to są ci ludzie, którzy próbują śledzić to, w jaki sposób się zachowują, to co robią, swoje działania, swoje reakcje i zastanawiać się nad powodami, nad tym, skąd się to bierze i dlaczego właśnie taką ma formę. Jer baš sam se sjetio, jedan moj jako dobar prijatelj je imao epizodu kad je bio nakon prekida teškog je završio na psihijatriji na nekoliko mjeseci. A ten sposób traktowania swojego życia oczywiście może prowadzić do dosyć takich stresujących dosyć sytuacji, tak? To jest coś, co nie jest proste. Ja mam przykład takiego mojego przyjaciela, który się znalazł w takiej sytuacji. I prije otpuštanja iz psihijatrijske klinike, kad je njemu već bilo bolje, njemu je doktorica psihijatrica rekla jednu jako zanimljivu rečenicu. Rekla je, prestani toliko reflektirati o sebi. On był w tak głębokim kryzysie, że znalazł się w szpitalu psychiatrycznym i po już terapii, kiedy wychodził z tego szpitala, jego lekarz powiedziała mu, przestań myśleć tak obsesyjnie o tym, o czym myślisz. O sebi, prije svega. O sobie. Znači, tak. Nemoj razmišljati što si kad rekao, što si kad mogao učiniti bolje, zašto nije bilo ovako nego onako, nego jednostavno nastavi sa svojim životom. I to je taj jako, jako zanimljiv kompleks. Refleksija nam treba s jedne strane da budemo bolji ljudi, da budemo svjesni da smo sposobni učiniti jako zle stvari, ali imamo priliku učiniti dobro, a s druge strane previše refleksije nas tjera u bolest. Czyli nie myśl o sobie tyle, po prostu zacznij żyć, przestań się zastanawiać na tym, co powiedziałeś, co zrobiłeś, dlaczego, bo ta autorefleksja, ona jest, to jest taki miecz obosieczny, ona nam jest potrzebna, żebyśmy doszli do pewnych wniosków, żebyśmy czasami wyszli z kryzysu, czasami żebyśmy z jakiegoś martwego punktu w swoim życiu ruszyli, ale jeśli ona zbyt daleko zachodzi, że zbyt częsta, to ona rzeczywiście nam ten To prawdziwe, codzienne życie może nam przesłaniać. Także trzeba ją dozować w jakiś sposób. Jest potrzebna, ale może być też problemem, stać się problemem. Tej refleksji pewnie zabrakło na pewnym etapie w tej społeczności. Takiej pogłębionej refleksji. I tutaj przywołam jeszcze film Boże Ciało Jana Komasy, na pewno Państwo znają. Tam też pojawia się pewna tajemnica w społeczności. Nie ujawniamy tego. Natomiast ważnym elementem tego całego systemu jest to, że znajdujemy kozła ofiarnego. I tutaj też pojawia się kozioł ofiarny, prawda? W twojej książce. Tak, da. Moramy naći nekoga, kto jest słaby. I tko ima nekakvu podlogu, možda je već okaljan na neki način, a često to nema opće veze s tom osobom, nego je možda obiteljsko nasljeđe. Konkretno, lik Franje, koji je na kraju bio žrtveni janje, na kraju ispao žrtveno janje, njemu nitko ne vjeruje u selu, s njim se nitko ne želi družiti, jer je iz problematične obitelji, odnosno iz obitelji gdje je alkoholizam. Ne? Tak, oczywiście, tak jest. Musimy znaleźć kogoś, kto jest słaby, a najlepiej jeszcze, żeby... Coś w nim było takiego, co nam pozwala go w łatwy sposób dopaść. W tym wypadku w powieści to jest Franio, który pochodzi z rodziny
problematycznej, z marginesu, jakbyśmy na po polsku powiedzieli. W związku z tym i tak nikt nie będzie wierzył w to, jeżeli on by powiedział, że coś, ktoś mu złego zrobił, to i tak nikt mu wierzyć nie będzie, więc idealnym materiałem na te ofiary. I još mi tu zanimljivo da se zapravo zajednice puno češće stavljaju na stranu nasilnika nego na stranu žrtve. I to, co jest tutaj bardzo ciekawe, że w takiej wspólnocie, w takim środowisku, w takiej grupie ludzi, ta grupa zazwyczaj stoi po stronie nie ofiary, ale tego kata. Jer on im daje priliku da i oni budu nasilni, odnosno daje im tu slobodu. A na nekoj razini još mi uvijek na neki način funkcioniramo kao primitivna bića, imamo potrebu iskazać svoju agresiju. Dlatego, że ten kat, jeden nawet, on daje nam wszystkim, jak powiedzieć, w pewnym sensie można powiedzieć, że on nam daje prawo, żebyśmy robili to, co on, a każdy z nas jest tak naprawdę dość prymitywnym, jesteśmy dosyć prymitywnymi istotami, mamy w sobie agresję i ta agresja gdzieś musi znaleźć ujście, a to jest sytuacja, która nam pozwala właśnie na, te, na to, żeby ta agresja z nas wreszcie wyszła, żeby się zrealizowała. I ta społeczność też jednoczy się w tym milczeniu, prawda? Znaczy, wiadomo, że nieujawnianie tych tajemnic w pewnym momencie prowadzi na manowce, ale jesteśmy razem. I tutaj cytat z książki. Udawanie i udział w udawaniu innych pozwala nam żyć z grubsza w uporządkowanym świecie. I one, kto pierwszy progovori, kto pierwszy pokaże, że jest car gol, na njega isto ide jako puno agresije i to su doživjeli mnogi novinari i mnogi opozicijski političari isto u Hrvatskoj. Ne? I 90-ih i 2000-ih. Tak, i co więcej, ta pierwsza osoba, jakbyśmy powiedzieli, pierwszy sprawiedliwy, który przerwie krąg milczenia, który opowie o tym, to jest ten, wobec którego się cała ta wspólnota oczywiście od razu obraca. Bardzo dużo ryzykuje. Tak, i to zresztą jest coś, co nie tylko jest kwestią tutaj w mojej książce, ale to się zdarzyło bardzo wielu dziennikarzom chorwackim. I w latach 90. ja tutaj dopytałam Krystiana, ale także teraz, także tych, którzy ujawniają jakieś niewygodne fakty z naszego życia, w tej chwili społeczno-politycznego, wcześniej dotyczące naszego udziału w wojnie na przykład. Obturzy ich se da mrze swoją domowinę. Oczywiście pierwsza rzecz to jest to, że oni oczywiście nienawidzą swojej ojczyzny. Da su neprijatelji u vlastitim redovima, da su financirani od ovakvih ili onakvih instytucja, koje žele destabilizirati našu prekrasnu zemlju. Kolejny zarzut to jest to, że oczywiście odwracają się również plecami do swoich kolegów, w tym wypadku innych dziennikarzy. Trzecia rzecz oczywiście, że są finansowani przez jakieś zazwyczaj nieokreślone siły, które chcą zdestabilizować nasz kraj i wprowadzić wszelkie możliwe podziały w społeczeństwie. I to traje sve dok zapravo na nacionalnoj razini, dok se domoljublje ovih vladajućih ne razotkrije kao čisti oportunizam. I oczywiście to tak się wszystko toczy do momentu, w którym patriotyzm tych u władzy, aktualnie sprawujących władzę, nie okaże się właśnie czystym oportunizmem. Pewne jest jedno, że to, co jest zapominane, w pewnym momencie musi wrócić. Już nie pamiętam, kto to powiedział, że zarówno na poziomie rodziny, jakiejś właśnie społeczności, narodu, że coś, co jest wyparte, nieprzepracowane, przemilczane, że w pewnym momencie musi wrócić ze zdwojoną mocą. Tylko nie wiadomo kiedy. Tak to też się dzieje? Andrzej, sad kad si to rekao, sad se sjećam koliko ovoga zapravo i moja vlastita obitelj funkcionira samo zato što u nekom trenutku guramo stvari po tepih i samo trpimo da bismo izdržali još taj jedan dan, još jedan tjedan. Matko Boska, Andrzeju, teraz kiedy to powiedziałeś, to sobie zdałem sprawę, że to nawet dotyczy mojej rodziny, że my właściwie funkcjonujemy i jakoś toczy się to nasze życie z dnia na dzień dlatego, że wiele rzeczy my sami pod dywan, jak to się tam u nas mówi, zamiatamy i tylko w ten sposób możemy funkcjonować. I mamy troje małe dziece, oni nie są złoczesti, ale są dobrze rozporedzeni. Co to znaczy?
Da svako u svom trenutku ima žutu minutu. Pa da svako u svom trenutku poludi, evo. Mamy trójkę małych dzieci i oczywiście tak to niestety jest, że nigdy nie jest super, bo zawsze któryś z nich ma jakiś swój zły moment. I sad, kad bismo supruga i ja svaki dan raspravljali i o onome što nas međusobno smeta jedno na drugom, mislim da bi to završilo dosta rano. No i cóż, no, gdyby moja żona i ja, gdybyśmy codziennie próbowali przepracowywać te różne problemy, które nam się pojawiają, dzieci, albo to, co jest między nami i gdzie się jakieś pojawiają pewne drobne problemy, no to chyba byłoby jeszcze gorzej niż jest w tej chwili. Tak, da chwalę ty na ową... na owej prognozy. Ja wyczuć się, kiedy mi się sve to skupa wrati duplo. Także dziękuję ci bardzo za tę prognozę, bo tylko czekam, kiedy to mi się właśnie ze zdwojoną siłą w nas uderzy. Czy państwo mają pytania, może? Jer to bila naša ono, erupcija kad si pisao 24 sata na dan ili je bio to dulji proces? I kako je značenje naslova? Tvojom ono? Aha, super. Četiri godine sam pisao. Pisao sam 4 lata. Četiri godine, da. I krenulo je tako da sam počeo pisati, pisao sam doktorat svoj, lingvistički, koji je onako jako suh i strog diskurs i trebalo mi nekakav ispušni ventil. I tak naprawdę zacząłem pisać książkę wtedy, kiedy jednocześnie pisałem doktorat, a ponieważ to jest no, taki nieciekawy, bardzo restrykcyjny, hermetyczny język, język naukowy. Ja jestem lingwistą, więc pisałem to jeszcze tym bardziej, gdyby to było z literatury, to jeszcze pół biedy, ale to lingwistyczny doktorat i chciałem po prostu jako pewną odskocznię mieć coś innego. I onda sam sa strane počeo pisati nekakve dnevničke zapise, gdje sam se prisjećao svojih dogodovština iz djetinjstva, koje su na početku bile samo pozitivne i vesele, a na kraju sam došao do vrlo ružnih stvari kojih sam se tek sad sjetio. Ne? I tą odskocznią był dziennik, takie zapiski dziennikowe, w których wracałem do swojego dzieciństwa, tylko że to, co ja wtedy pisałem, to były oczywiście te wspaniałe anegdoty, bardzo wesołe, bardzo, bardzo pozytywne. I dopiero po jakimś czasie, pisząc je, dotarłem do tej drugiej, prawdziwej części tak naprawdę. Zacząłem ją odkrywać też wtedy. I onda je krenulo 4 godine, otprilike u prosjeku recimo 3 sata dnevno. No i wtedy to wszystko jakoś tak popłynęło, 4 lata, mniej więcej 3 godziny dziennie. Puno sam preradziwał i pojedine dzielowe tekstów po 20 puta na nowo. No to jest jeszcze to oczywiście, że niektóre fragmenty po 20 razy przerabiałem, także to był ten też proces takiego wielokrotnego przepisywania tego tekstu. Urednik mnie odbił. I mój redaktor Chowacki na początku odrzucił ten tekst. Da. On svaki put pomalo umre, dok se to spomene negdje. I on za każdym razem troszkę jak powiem, umiera, jak mówię, kiedy o tym się opowiada, ale mam nadzieję, że Christian opowie, bo to jest świetna historia. Da, kako to było, da ty odbiło i to na kraju nie odbiło na przykład. Pa dobro, ovoga, ja sam poslao i poslao sam mu manuskript i on se meni uopće nije javljao, nego sam sasvim slučajno ga sreo na jednoj promociji ovakvoj. On je bio isto kao jel sad Andrzej i vodio je nekakvom svom, jel, svom autoru književnu večer, a ja sam poznao autora i poslije sam se došao samo predstaviti ono da sam ja taj, da shvaćam da on ne želi. Historia wyglądała w ten sposób. Ja wysłałem do niego, to jest Kruno Lokotar, to jest jeden z takich najbardziej znanych, takich rzeczywiście no, legendarnych redaktorów w Chorwacji. Wysłałem do niego tekst, on w ogóle mi nie odpisał, nie było żadnej reakcji. I po jakimś czasie zupełnie przypadkowo byłem na podobnym wieczorze jak dzisiaj, tak jak Andrzej prowadzi nasze spotkanie, Kruno Lokotar prowadził spotkanie z jednym z moich kolegów. Ja po prostu byłem tam i potem po wszystkim poszedłem się przywitać. I on kad me je vidio i kad je shvatio ko sam, on je ovak napravio samo, joj, to si ti.
I kiedy mnie zobaczył i się zorientował, kim jestem, to przewrócił oczami i mówił, ach, co ty, o Matko Święta. I kao, ajde, dojdzie do popiemu piwu. Ja mówię, no dobra, no jak już jesteś, no to chodź, wypijmy sobie tutaj po piwie. I on rzekł, czuj, to, co si napisał, to ja to nisam nie przeczytał do kraja, to jest dosadno, to nikud nie idzie. Słuchaj, mówiąc szczerze, to jest tak, ja tego nawet do końca nie przeczytałem. To, co przeczytałem, to jest beznadziejne, to jest nudne i właściwie nie prowadzi do niczego. Pa z czym się ty już bawisz, pa nie można pisanie za tebe, pusti, mani se czorowa posla. Wiesz, słuchaj, może to pisanie to nie jest dla ciebie, może ty, co ty jeszcze robisz w życiu? Może jakieś masz inne, wiesz, jakieś ścieżki, nie? Bo to nie jest dla ciebie. I dobra, ja sam mu rekao, okej, okay, chwała, ale... Ti nisi pročitao do kraja, pa samo da ti ispričam zašto mi je ta priča bitna, jel? I onda sam mu stavio ovo što doista jest bitno na početak. No i wtedy powiedziałam, no dobrze, no ale jeśli pozwolisz, to ja ci chociaż opowiem mniej więcej o czym to jest, dlaczego to jest dla mnie ważna historia. I to, co jest najważniejsze, czyli druga, trzecia część, o tym opowiedziałem, ponieważ tego jeszcze Krystian nie powiedział, ale z tego, co ja pamiętam, to właśnie było to, że lokator powiedział, to jest jakaś... jak tysiące innych powieść o pisarzu w kryzysie twórczym i jakimś tam innym, jeszcze jakaś tam historia miłosna, która się tam rozwala, mówiąc kolokwialnie. Z takich książek to było tysiąc. Rekao mi, pa nisi ty Hemingway, da piszesz o kryzysie pisania. Ono, nie jesteś Hemingwayem, człowieku, żebyś pisał o kryzysie twórczym. I dobra, ništa, rastaliśmy się mi, ale niego je valja zaintrigiralo, taj razgovor sa mnom, i on je još jednom se vratio u rukopisu i poslao mi je u 2 u noći mail, aha, dobro, idemo raditi. Ale jakoś widocznie to, co mu opowiedziałam, jakoś go zaintrygowało i kiedy się rozstaliśmy, on przeczytał tę książkę i od 2 w nocy wysłał do mnie SMS-a, dobra, no to zróbmy to. A Czerna Mati Zemla to inaczej... To może za chwilę, bo tylko dopowiem, że ta książka przecież została przetłumaczona na różne języki. Ma powstać ekranizacja tej książki. Tutaj o pograniczy przetłumaczyło na polski. A też wczoraj się dowiedziałem, że prezes Białostockiego Towarzystwa Esperantystów poinformował o tym, że ta książka już wcześniej została przetłumaczona na esperanto. Że Esperanto było jeszcze wcześniej. Adaptacje teatralne i tak dalej, i tak dalej. A Czarna Matka Ziemia, bo? To jest jako częsta fraza u međimurskom tom dialektu. Czarna Matka Ziemia, bo tak naprawdę to jest, tak to brzmi po chorwacku i to w konkretnym dialekcie kajkawskim. To jest bardzo częsty związek frazeologiczny, który się w codziennej mowie używa. Da. Mnie mama pričala, da će me zatuci w Czarną Matkę Ziemię. To moja mama mówiła zawsze, kiedy była zdenerwowana, wkurzyłem ją część, że to właśnie, jak to było u nas, wtukę cię w czarną matkę ziemię. Możesz być umoran kao czarna mati zemla? Umoran? Umoran możesz być zmęczony jak czarna matka ziemia. Pijan kao czarna mati zemla. Pijany jak czarna matka ziemia. A centralny problem jest dzieciak, który ostaje bez ojca. I otac ode u Czarną Matkę Ziemię. No, oczywiście to jest też kwestia tego chłopca, który jest osierocony, a jego tata, że tak powiem, jego życie się kończy w tejże Czarnej Matce Ziemi. Tak, to symboliczki to... To by było kilka tych symbolicznych elementów tytułu, tak? Jak można go tłumaczyć. I a propos właśnie tego miejsca, bo my tutaj za Kochanowskim, za naszym wieszczem mówimy wsi spokojna, wsi wesoła. Tak, idealizacja. I ten wizerunek się rozpada teraz, choćby kiedy popatrzymy na kryzys ten migracyjno-uchodźczy na granicy polsko-białoruskiej. Kryzu i zbieglica na polsko-białoruskiej granicy, ta ruralna idyla zaprawa pada w wodę. Ty też pokazujesz swój region i dogrzebujesz się do tego właśnie milczenia, do tego udawania. Grumienia, przódnie. Czy ty masz złe zdanie o swoim miejscu pochodzenia? Ja różno, ale dobro myślisz. Jestem ona, nie masz negatywne myślenie o Medžugorju. Što god da sam napisao o ljudima u svom selu, napisao sam i o sebi. Cokolwiek napisałem o ludziach z mojej wioski, napisałem też o sobie.
I mislim da su to ljudi tamo primijetili, jer su i knjigu i mene jako dobro prihvatili. Ima tih par ljudi koji ne žele razgovarati sa mnom, ali svi ostali su jako, jako pozitivni. I myślę, że oni to jakoś rozpoznali, wyczuli, dlatego że oczywiście jest tych kilka osób, które ze mną naprawdę nie rozmawiają, ale większość książkę przyjęła bardzo pozytywnie, no i też mnie w tej roli zaakceptowała. Kad je predstava imala svoju premijeru i odmah bila popraćena super kritikama, onda su napunili dva autobusa penzionera iz Svetog Martina i oni su došli u Zagreb, što je 150 km, gledati predstavu. Samo zbog toga su došli. Ne? Kiedy ta adaptacija teatralna się pojawiła na deskach teatru ZKM, jednego z najlepszych chorwackich teatrów, ludzie z naszej wsi, głównie emeryci, zapełnili dwa autobusy i przejechali tych 150 km do Zagrzebia, żeby obejrzeć przedstawienie. Tako da je ono, dobar dio uspjeha knjige zahvaljujem upravo što je područje o kojem se piše, to jako pozitivno, jako se puno počelo pričati o tome i onda se tek proširilo na ostatak. Ne? I to tak naprawdę, że ta książka, to już ja też to powiem, bo on to skromnie powiedział, że sukcesu związanego z książką, to jest książka, która w kraju, który ma podobną stopę czytelnictwa jak w Polsce, wyszła w roku 2013 i potem miała jeszcze dwa wydania, czyli łącznie trzy, jest absolutnym bestsellerem. Wiele lat wręcz była na listach najbardziej czytanych książek w bibliotekach miejskich i różnych innych takich listach tego typu. To, że oni przyjechali na przedstawienie, to, że czytali książkę i to, że tak naprawdę pocztą pantoflową właśnie z tego mojego regionu, właśnie ci moi tam sąsiedzi zaczęli opowiadać o książce, tak naprawdę z tego ten sukces jej się wziął, ona potem dopiero zaczęła być w mediach i tak dalej reklamowana i wtedy czytana już w całej Chorwacji. Co ciekawe, i to też pokazuje przykład, nie wiem, Lśnienia Stanleya Kubricka, Shining by Stanley Kubrick, czy też Władcy Much Williama Goldinga, że to jest region i społeczność w jakimś stopniu wyizolowana. Jakie to ma znaczenie w tej historii? Pa zajednica nije bila izolirana na početku priče, nego je postala izolirana sa tom pojavom samoubojstava. I možda u međuvremenu, ja više ne živim tamo, pa ne znam točno kako se reagira, ali znam da je tad vladao je nekakav sram u odnosu na okolna sela, šta će sad oni misliti o nama? Ne? Ta naša wieś, ci ludzie tam mieszkający, to nie było jakoś bardzo wyizolowane miejsce i ludzie od zawsze. Dopiero kiedy się pojawiła kwestia tych samobójstw, do tego, że to pobudziło takie poczucie wstydu, że jesteśmy inni od pozostałych tych sąsiednich wsi, że coś jest z nami nie tak i to zaczęło te wieś izolować. Tak naprawdę ja nie mieszkam już od 20 lat tam, mieszkam w Zagrzebiu, więc trudno mi powiedzieć, jak to w tej chwili wygląda, ale wtedy to było tak, to dopiero ta przedziwna historia tych samobójstw, tej serii samobójstw, to było to, co doprowadziło do tej izolacji. A zatem, kiedy się wspomniał Shining i Lord of the Flies, ale tak? Ja. To jest wspomniał. Zapravo je to dramaturški jako, jako pogodno. Što izoliranije, onda ti je lakše pisati o tome. Ne treba, po meni, ne treba raditi arenu priče prevelikom. Mora biti što uže, što manje likova. Ne? Ale oczywiście, no teraz wspomniałeś dwa klasyki filmowy i literacki. I to jest bardzo oczywiście ta izolacja, ona jest świetnym elementem dramaturgicznym. Tak? Mała społeczność, mała liczba postaci, no to jest z tego punktu widzenia właśnie dramaturgicznego znacznie lepszy punkt wyjścia niż pójście w jakąś szerokość niepotrzebną. My czytamy, obserwujemy tę społeczność poprzez jej wewnętrzny dramat, ale przecież wokół rozgrywa się wielka historia, bo to jest koniec lat 80., rozpad Jugosławii, to jest pogranicze węgiersko-chorwacko-słoweńskie, dochodzi do niepokojów. Jaki wpływ, twoim zdaniem, ma to otoczenie na to, co wydarzyło się w środku? Czyli ta historia, ta historia zewnętrzna. Pa meni se, nisam ja sad napisao 10 priča pa da mogu reći ja to tako radim, ali ovo što sam do sad napisao funkcionira tako da krećemo od čiste introspekcije.
Ja napisałam, nie napisałam 10 powieści do tej pory, tylko 3, z czego 2, do których się przyznaję, więc trudno mi powiedzieć, ale póki co to wygląda w ten sposób, że zawsze, czyli to zawsze takie problematyczne, zaczynam od introspekcji. To jest zawsze podstawa dla mnie. Jer ono što me kao autora najviše zanima, to je osobna priča glavnog lika od početka do kraja i međuljudski odnosi, koji su vrlo, često vrlo u obitelji. Bo to, co mnie tak naprawdę interesuje jako autora, to jest pojedynczy bohater, jego historia, od początku do końca i relacje między pozostałymi bohaterami. I na pierwszy pogląd się czyni, że tu nie ma nikakiej wiązy z ostatkiem świata, jel? Na pierwszy rzut oka się wydaje, że to właściwie żadnego związku z całym światem zewnętrznym nie musi mieć wcale. Ale czyni się, że uprawo one najdublje stvari, które przeżywamy, są i takako sjetište društvenih nekakvih silnica i onoga što smatramo wielką powieści, ne? Ale jak się wydaje, paradoksalnie te nasze najbardziej głębokie, intymne i jednostkowe dramaty, one jakoś tam wypływają albo są na wypadkową czasami niekiedy właśnie tego, co się dzieje w tym wielkim świecie, tych sił, które na nas oddziałują. Super, że się wspomniał Shining, jer Shining napisał Stephen King, kojega inače jako cijenim, iako ga se njega smješta u žanrsku književnost, ali kod njega je ono što je čudovište zapravo samo katalizator nekakvih poremećenih odnosa koji su međuljudski, ne? Świetne jest to, że wspomniałeś Stephena Kinga, czyli ten literacki, tak, literacką kanwę lśnienia Kubricka. Bo bardzo lubię Stephena Kinga, chociaż zazwyczaj się go wtłacza w taki stereotyp pisarza gatunkowego, ale uważam, że nie ma co gadać, to jest po prostu świetna literatura. I kod niego je čudovište. A da. I to monstrum, tak, które się pojawia, ten straszny, dziwny człowiek, który, czy też ta dziwna istota, która się pojawia w tej grupie bohaterów, ona jest zazwyczaj katalizatorem wszystkiego tego najważniejszego, co się w tej społeczności dzieje. I czyni się, da powieść kod takich żestokich prieloma, kao što je bio rat na Balkanu, odnosno raspad Jugoslavije, može samo ubrzati nekakve poremećene odnose u zajednici i unutar obitelji. I wydaje się, że to historia, ta kolejność jest taka, że to ta duża historia, te rozmaite wydarzenia, one mogą przyspieszyć procesy, które się w takiej małej społeczności wydarzają. Mamy tę postać, która to rozpoczyna, która otwiera ten proces, a historia, te rozmaite wydarzenia zewnętrzne mogą ten proces przyspieszyć. Tutaj by była gdzieś ta wypadkowa. Tak, ukrótko kręcam od pojedynecznego, a na kraju ipak završim na powieści, na obciem. Czyli mówiąc krótko, punktem wyjścia jest to jednostkowe, ale punktem dojścia, czy też to, co na finale się okazuje, to jest ta duża, wielka historia, jak zwykle mówimy. Będziemy się zbliżać do końca. Czy jeszcze mają Państwo jakieś pytanie? Trzeba czytać, tak. Trzeba czytać, bo to jest świetna rzecz pod względem psychologicznym, socjologicznym, językowym. Też gratuluję Magdzie tłumaczenia, bo bardzo dobrze to zrobiła. Chociaż nie znam chorwackiego, ale czuję, że jest to mocne, dobre. I na koniec właśnie już chciałem, żebyśmy tak jednak trochę pokrzepieni z tego wszystkiego, żebyśmy opuścili to spotkanie, bo mam wrażenie, że jednak mimo wszystko przebija przez tę opowieść takie poczucie i wiara w moc literatury, opowiadania. Jakie to ma znaczenie? Widzi odnośnie jednak jak podka wiarę književnost do onej ma jakiś taki pozytywny utjecaj, pozytywny znaczenie do nasz život. Może ima to tako i da se to zna prepoznat ipak u toj mračnoj priči. Pa vjerujem da književnost može artikulirati nekakve stvari. Uvijek se sjetim Slavoja Žižeka. On je rekao da se osjećamo slobodnima samo zato što nemamo jezik kojim bismo iskazali svoju neslobodu. Ja vjeruję w to, że literatura może pewne rzeczy wyartykułować, zwerbalizować. W takich sytuacjach, kiedy myślę o tym, zawsze przypominam sobie Slavoja Žižka, który powiedział, że my nie mamy wystarczającego języka, wystarczająco
wolnego języka, swobodnego języka, który byłby w stanie wyartykułować naszą niewolę, nasz brak swobody i wolności. A mislim da književnost i filozofija i humanistika generalno, koja se sve više tjera u zapečak, da su tu da nam daju instrumente kojima bismo iskazali sve ono što nam ne pruža jezik kakav je sad. A myślę, że literatura z jednej strony, filozofia z drugiej, humanistyka w ogóle, którą teraz jakoś tak się marginalizuje bardzo, że to one mogą nam dostarczyć instrumentów, które pozwalają nam, pozwoliłyby nam opowiedzieć o tym, co najważniejsze, mimo tego codziennego języka, który do tego nie wystarcza. Tako da, da, ako ćemo čitati, to će biti, mislim, svijet bi bio puno bolji, ne samo da svi čitaju, nego i da svi pišu. Także reasumując tak, ja myślę, że czytajmy i wydaje mi się nawet wręcz, że świat byłby lepszy, gdybyśmy nie tylko wszyscy czytali, a także gdybyśmy wszyscy pisali. Magda Połuczyńska, Krystian Nowak, bardzo dziękujemy. Hala, dziękuję.